Hejka, w dzisiejszym krótkim odcinku chciałam Wam powiedzieć y, moją historię, podczas której wyszłam na taką gorszą, jak zwykle. Zaczynajmy. Działo się to w y, gimnazjum, to była chyba już ostatnia klasa gimnazjum, było lato, więc chcieliśmy wszyscy szybko wyjść, no do domu ze szkoły, nie? Ym, u mnie to tak jest, że nawet jak się stram, to ja i tak wychodzę tą gorszą osobę, nie? To była na pewno lekcja EDB. Tamtego dnia, bo ja pamiętam ten dzień bardzo dobrze, przyszła do mnie do nas do nas, pielęgniarka. Rozmawialiśmy o mdleniach, o udarze, o utracie przytomności, o krwawieniach, o skaleczeniach. I my w klasie mamy taką jedną koleżankę, a ja zachowuję anonimowość osób występujących w tym wydarzeniu, która nie lubiła, jak się mówi o krwi. Wystarczy, że powie się za dużo, ona po prostu padała. No, dla nie. No i... Pani potem tam pokazuje, piniaka. to są rany takie, śmakie, owakie i bla bla bla. No i pokazywała zdjęcia. A ta nasza koleżanka, co jest bardzo wrażliwa na takie rzeczy, po prostu padła. Z początku myślałam, że ona udaje, no bo rozmawialiśmy o mdleniach, więc sądziłam, że to się dopasować do tematu. Ale po, dobra, może to było gówniarskie, ale tak wtedy myślałam. Po chwili jednak wszyscy doszli do wniosku, że to nie są żarty i zaczęli panikować. Ja krzyczałam, żeby ich uspokoić. Mówiłam, uspokójcie się, pan mówił, żeby zachować spokój w takiej sytuacji. Uspokójcie się, krzyk nic nie da. Przepuśćcie pielęgniarkę, bo ona tam próbowała pomóc, nie? Otworzyliśmy okna, wzięliśmy tą koleżankę i wynieśli ją. No i ja próbowałam ich uspokoić, zwięźle mówiąc. No i tam parę dni później gadaliśmy o tym wydarzeniu i co powiedziała moja wychowawczyni, że to niby ja panikowałam na całe gardło. Znowu wyszła na tą gorszą. Przepraszam bardzo. Ja wiem, że jeżeli nie wiemy czegoś o czymś, to się nie wypowiadamy. Pani tak naprawdę była z tyłu klasy i ze wszystkim gówno widziała. Jak się czałam, żeby się uspokoi, bo hałas był tak wielki, że naprawdę... Nic by nikt nie zdziałał, gdyby przypadkiem ktoś nie krzyknął. Ja nie chcę z siebie robić jakiejś gwiazdy, bo nie jestem typem egoistki. Ale chciałam jakoś pomóc, bo oni zaczęli zwyczajnie się wydzierać. I krzyczałam, uspokójcie się, nie znam pielęgniarka, wszystko będzie dobrze. A pani to zrozumiała jako, jako tak. O ludzie! ha Jak reszta, jak reszta panik, panikujących osób, ja naprawdę nie miałam... Złych intencji, a znowu wyszłam na tą złą. I ja nie lubię za to tej yy, pani, ponieważ ona po raz kolejny zrobiła ze mnie niesamodzielną, głupią osobę. Próbuję pomóc, a wychowodzę na gównianek, która nie wie, co robi w danej sytuacji i panikuje, jak pięcioletnie dziecko, które zostało zostawi, które, które ktoś zostawił na pięć minut w slepiej, i dziecko boi się, że ją porzucono. No, naprawdę, nie chcę od dziecka uczyć, żeby nie panikować w takich sytuacjach. Starałam się tą wiedzę przekazać innym, którzy. Mimo, iż wcześniej zostali uprzedzeni, jak zachować się w poprzednich sytuacjach, już po chwili zaczęli panikować. Okej, okay, ja rozumiem, że to nie dla wszystkich jest w porządku, bo takie sytuacje i tak wzbudzają panikę, bo co innego, jak się o tym słucha, co innego, jak jest się tego świadkiem, ale Boże, mogłaby ta pani nie wypowiadać się, jeżeli czegoś nie wie, bo ja jestem tego zdania po prostu. Jeżeli nie wiesz, co się dzieje, to się nie wypowiadaj, bo wolę powiedzieć za mało niż za dużo. I to mnie tak zdenerwowało, że chciałam pomóc, a wszyscy i tak mnie dzieją za tą gorszą. Na tyle w tym odcinku. A jakie Wy mieliście przeżycia? Może zdarzyło się coś podobnego i może też zostaliście w okropny sposób oczernieni? Piszcie na dole. Jeżeli filmik Ci się spodobał, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę oraz do subskrypcji. Możesz też mi napisać na dole, z jakiej tematyki chcesz kolejne odcinki lub z jakiej serii. Bardzo chętnie poczytam komentarze pod tym filmikiem. Trzymajcie się, buziaczki, miłego weekendu, cześć!